Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w poniedziałek, 12 lutego. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Sąd rejonowy w Wałbrzychu po trwającym 8 miesięcy procesie uznał Leszka Lamparskiego, byłego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, za niewinnego. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oskarżała Lamparskiego o zbrodnie przeciwko ludzkości. Proces Leszka Lamparskiego, byłego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej, ruszył w czerwcu ubiegłego roku. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oskarżyła Lamparskiego o to, że w okresie od 12 do 17 grudnia 1981 roku wydał decyzję o internowaniu 92 osób, co jak wynika z akt stanowi zbrodnię komunistyczną i zbrodnie przeciwko ludzkości. To jest sala dość pamiętna. 36 lat temu w tej sali numer 111, nawet nie zmieniła się numer tej sali, zostało skazanych pięciu naszych kolegów z kopalni Torres za strajk, który został spacyfikowany przez ZOMO. Koledzy ci mieli zagwarantowane przy 3 tysiącach górników przez pułkowników milicji i wojska, że nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Na drugi dzień wszystkich w domu zwinęli. To byli członkowie komitetu strajkowego w stanie wojennym. Pamięta pan te wyroki? 3 lata chyba Sękowski Zbyszek dostał, 2 lata chyba Władek Bomba dostał i po 1,5 roku w zawieszeniu Kamyczek, Żołnierek i Idrian. Na co pan liczy? Na jaki wyrok pan liczy, panie Ryszard? No, chciałbym tej sprawiedliwości, żeby była ta sprawiedliwość dotarła i do tego człowieka, który no, miał wpływ na skazywanie, na okłamywanie w owym czasie. Najważniejsze, żeby sąd uznał go winnym. Wyrok już nie jest tak istotny. Sąd, żeby uznał, że jest winnym, to już jest człowiek w podeszłym wieku. I nie chodzi nam o to, żeby na siłę kogoś uwięzić, tylko żeby wiedział, że źle w życiu zrobił i inni jego koledzy również, żeby wyciągnęli z tego wnioski. Panie Ryszardzie, czy pan sądzi, że w tym człowieku taka refleksja może się urodzić? No niektórym ludziom na stare lata przychodzi taka refleksja, refleksują się, że jednak coś źle robili. No przykładem są choćby ofiary i ludzie, którzy byli skazywani. Przecież to nie jest tak, że nic się nie stało, tylko masa ludzi zginęła, tysiące ludzi zostało aresztowanych, setki rodzin rozbitych, no tragedie ludzkie i z tego powinni ci ludzie wyciągnąć wnioski. Sam byłem skazywany tutaj w tym sądzie w 1985 roku. Natomiast w ogóle stanu wojennego, no to trzeba przypomnieć, że ten stan wojenny został wprowadzony nawet niezgodnie z ówczesnymi przepisami komunistycznymi, prawda? Bo ówczesne przepisy nie przewidywały w takim przypadku stanu wojennego, był ewentualnie stan wyjątkowy, prawda? Więc od tego trzeba zacząć. No i myślę, że dobrze, że chociaż po tylu latach, prawda, dochodzi się prawdy. I to nie chodzi o to, żeby tych ludzi, prawda, wsadzać do więzienia, natomiast stwierdzić prawdę, czym był stan wojenny, czym byli autorzy stanu wojennego, a kim były ofiary tamtego czasu. W ogóle myślę, że trzeba zweryfikować wszystkie emerytury ówczesnych decydentów, ale również i tych, którzy to wykonywali, prawda, i niezrozumiałe jest oburzenie środowisk byłych funkcjonariuszy SB, którzy protestują przeciwko obniżeniu, bo to nikt emerytur nie odbiera, tylko po prostu obniża do poziomu, na który zasługują. Jakiego wyroku się dzisiaj pan spodziewa? Trudno powiedzieć. Myślę, że powinien zapaść wyrok skazujący, chociaż nie oczekuję, że pan Lamparski będzie odsiadywał ten wyrok, ale to chodzi po prostu o fakt, prawda? Stwierdzenie prawdy, czym były tamte czasy, jaką decyzję wówczas podejmował pan Lamparski. W dniu 12 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uznał Leszka Lamparskiego za niewinnego. Wyrok jest nieprawomocny. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w
II Wydziale Karnym w składzie do obecnych, w rozpoznaniu w dniach 13 czerwca, 18 lipca, 19 lipca, 6 września, 7 września, 19 września, 20 września i 7 grudnia 2017 roku oraz 29 stycznia 2018 roku sprawy Leszka Lampackiego, oskarżonego jak warcie oskarżenia, Leszka Lampackiego uniewinnia od popełnienia zarzucanych uczynów opisanych w części wstępnej wyroku kosztami procesu obciążając Skarb Państwa. Proszę usiąść sądowo na najważniejsze powody. Proszę Państwa, w dzisiejszej sprawie, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma zamiar zakłócać przebieg naszych spraw, to proszę opuścić salę. Że ten akt prawny został już podjęty i
on ma moc obowiązującą. Proszę Państwa, o tym, że ten akt prawny 12 grudnia 1981 roku nie został jeszcze podjęty. Został podjęty w godzinach późnonocnych, po północy 13 grudnia. O tym, że ten akt prawny faktycznie został opublikowany 17 grudnia, a zostało później w Dzienniku Ustaw wskazane, że 14 grudnia, to jest wiedza, którą sądy ustalały lata później na podstawie przesłuchania zeznań świadków uczestniczących faktycznie w czynnościach podejmowania tego aktu prawnego. Na podstawie zeznań członków Rady Państwa, osób odpowiedzialnych de facto za wprowadzenie tego stanu wojennego, na podstawie zeznań osób, które pracowały z tym tekstem prawnym. To się udało po latach ustalić, że ten akt 12 faktycznie nie został podjęty. Ale oskarżony w ocenie sądu działał wtedy w błędnym przekonaniu, czyli istniała różnica między jego przekonaniem a faktyczną rzeczywistością, której oskarżony nie był w stanie zweryfikować w tamtym czasie, w tych okolicznościach, jakie wtedy były zastane przez oskarżonego. Czyli to w ocenie sądu usprawiedliwione błąd. Tutaj w sprawie też wiele kwestii, wiele czasu tutaj w wystąpieniach stron poświęcono kwestii retroaktywności prawa, możliwości obowiązywania aktu prawnego ogłoszonego w dacie późniejszej, także do sytuacji podjętych, co istniały w dacie wcześniejszej. Sąd ma świadomość treści orzecznictwa Sądu Najwyższego w podobnych sprawach. Tam Sąd Najwyższy kategorycznie stoi, że nie możemy mówić o retroaktywności przepisów prawa, o mocy obowiązującej z chwilą podjęcia, bo to narusza pewne normy. Proszę Państwa, natomiast musimy pamiętać, jaka była rzeczywistość w 1981 roku, jaki był stan prawny w 1981 roku. Konstytucja PRL wcześniej obowiązująca nie stanowiła zakazu retroaktywności prawa. Co więcej, tu praktyka przywoływana przez obrońcę akurat w toku mowy końcowej, ale sądowi też znana jako te fakty wynikające ze źródeł prawa, była taka, że akty prawne wielokrotnie podejmowano w ten sposób, że je uchwalano, podejmowano w zależności od rodzaju aktu prawnego. Następnie publikacja następowała kilka dni później, ale moc obowiązująca danego aktu prawnego była określona na datę podjęcia. Proszę Państwa, co więcej, stan wojenny uchylono aktem prawnym, który w ten sam sposób został wprowadzony, który miał moc obowiązującą od chwili podjęcia. Takich przykładów jest mnóstwo i co więcej, takie były unormowania prawne. Jak już mówię, konstytucja PRL wcześniej obowiązująca nie stanowiła zakazu. Obecnie stanowi konstytucja o takim zakazie. Wcześniej obowiązujące przepisy dopuszczały retroaktywność przepisów prawa. Oskarżony w chwili podejmowania decyzji administracyjnej nie mógł dokonać, nie miał możliwości dokonania takiej wykładni, którą podjął Sąd Najwyższy, którą podjął Trybunał Konstytucyjny, oceniając zgodność dekretu o stanie wojennym z konstytucją sądy w późniejszych sprawach. Do takiej konkluzji, że faktycznie 12 grudnia nie było dekretu o stanie wojennym, w sensie prawnym nie obowiązywał, dochodziło po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów, poglądów, doktryny, po pogłębionej wykładni prawa oskarżonych w chwili podejmowania, wydawania tych decyzji, takiej wykładni nie zrobił, bo do tego też nie był uprawniony. I w ocenie sądu przekłada się to na to, że w mniejszej sprawie w zakresie stawianych oskarżonemu zarzutów nie można mu przypisać winy, co skutkiem czego było obowiązek sądu nie miał oskarżonego od stawianych uzasadnień. Proszę Państwa, aktem oskarżenia nie było objęte te okoliczności, które są tu ustalone w sprawie, które nie budzą wątpliwości, że internowani zostali pozbawieni wolności w sposób de facto, faktycznie to pozbawienie wolności naruszało prawo. W sposób uważający ich godności, to pozbawienie wolności naruszało ich podstawowe prawa, byli przetrzymywani przez długi czas w warunkach niedopuszczalnych i bytowych, i tak ogólnie mówiąc, w sytuacji, gdzie członkowie ich rodziny nie wiedzieli, co się z nimi działo. To oczywiście to było zachowanie negatywne, ale nie objęte aktem
oskarżenia. Oskarżonemu zarzucono bezprawne wydanie na podstawie nieistniejącego aktu prawnego decyzji o internacji, a tego obywatelem sądu nie można przypisać oskarżonemu właśnie na podstawie tej okoliczności, w związku z zaistnieniem tej okoliczności włączającej winę oskarżonego. Stąd takie rozstrzygnięcie. Do wyroku nie złożono zdania odrębnego. Wyrok jest oczywiście nieprawomocny. Stroną postępowania przysługuje prawo zaskarżenia tego wyroku. Jeżeli strony chcą to uczynić, mogą to uczynić w ten sposób, że w terminie 7 dni od dziś należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a następnie po otrzymaniu uzasadnienia wyroku w terminie 2 tygodni należy wywieźć apelację do Sądu Okręgowego w Świdnicy za pośrednictwem pierwszego sądu. Panie Cezary, w geście protestu działacze Solidarnościowi wyszli dzisiaj z sali sądowej. No trudno się dziwić, chociaż z drugiej strony myślę, że ci ludzie nadal mają świadomość, że żyją w tym samym kraju, co 20 czy 40 lat temu, że ten cały system, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości, nadal trwa, bo tu już nie chodziło nawet o jakąkolwiek sprawiedliwość, ale chociaż tak pokazać tym ludziom, którzy krzywdzeni byli przez ten system, że no, my wiemy, że was spotkała krzywda. Sąd mógł choć wydać wyrok, nie wiem, zakazu oglądania telewizora przez podsądnego, już nie mówię o jakichś poważniejszych, ale żeby był wyrok, że jest winny, bo że jest winny, to nikt nie ma wątpliwości. Oprócz sądu. Oprócz sądu i tego starego układu. Zresztą to, co na tym wiecu mówił były Esbek, nic się nie stało. Wszystko było normalne. Było elegancko i kulturalnie. Panie mecenasie, dlaczego dzisiaj zapadł taki wyrok? Wyrok, który, przyznam, wzburzył wszystkich obecnych na sali. Może nie wszystkich, natomiast dużą część publiczności tak. To są osoby, których te internowania bezpośrednio dotknęły, albo innych bliskich tych osób. Ja to te emocje rozumiem. Natomiast no, wyrok opiera się wyłącznie na ocenie okoliczności prawnych, a nie politycznych czy moralnych, postawy etycznej wysokich oficerów milicji stosujących internowanie. Sąd dokonał chłodnej analizy obowiązującego wówczas stanu prawnego, pewnej praktyki tworzenia prawa, a nie tylko stosowania. I co podkreślił na początku, to nie był wyrok na temat zasadności wprowadzenia stanu wojennego, ani słuszności stanu wojennego, ani trafności stosowanych wówczas rozwiązań. Trzeba pamiętać, że sprawa dotyczyła konkretnych zarzutów wysokiego funkcjonariusza milicji, ale będącego tylko wykonawcą wprowadzonych wówczas rozwiązań prawnych. I to jest, ten wyrok jest konsekwencją wyłącznie oceny prawnej. A nie można pomijać, że no te standardy, do których dzisiaj już jesteśmy przyzwyczajeni, a wynikające z zasady demokratycznego państwa prawa, wtedy nie obowiązywały. PRL takim nie był, nie miał takich ambicji. I prawo było tworzone i stosowane w zupełnie inny sposób. Absolutnie niegodny akceptacji, ale taka była rzeczywistość prawna PRL-u. Trudno mi pytać o etykę, ale mimo wszystko zapytam czy ten wyrok jest według pana mecenasa etyczny? Wyrok może być oceniany wyłącznie w kontekście zgodności z prawem albo nie. Dla spokoju sumienia sądu, pokrzywdzonych, obrony, oskarżyciela, wyrok nie powinien być nigdy ferowany. To jest wyrok oparty, powtarzam, na wnikliwej analizie obowiązujących wówczas przepisów prawa. Ja sam byłem, jestem i pewnie zawsze będę gorącym przeciwnikiem stanu wojennego i autora, jakiego na pewno nie będę mówić dobrze. Natomiast przedmiotem wyrokowania w tej sprawie były konkretne czynności o charakterze administracyjnym, co trzeba też
podkreślić, realizowane przez oskarżonego, a nie słuszność, zasadność, celowość prowadzenia stanu wojennego. Za zasługi dla sportu złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami uhonorował minister sportu Witold Bańka 21 wałbrzyskich działaczy. Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się w sali konferencyjnej Centrum Aktywnego Wypoczynku AquaZdrój. Medale za zasługi dla sportu przyznawane są działaczom sportowym, trenerom oraz osobom wspierającym sport, prowadzącym publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu, prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz sportu. Odznaczenie to przyznaje minister sportu. W gronie wyróżnionych znalazło się 21 wałbrzyszan. Ceremonia wręczenia medali odbyła się 9 lutego w sali konferencyjnej Centrum Aktywnego Wypoczynku AquaZdrój. Ceremonii dekoracji nagrodzonych w imieniu ministra Witolda Bańki dokonał wojewoda Kamil Zieliński. Szanowni architekci powojennego wałbrzyskiego sportu. Wielki zaszczyt i honor z Wami dzisiaj tutaj być i w imieniu Pana Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki, móc Was udekorować tym szlachetnym odznaczeniem, które jest, jestem o tym szczerze przekonany, efektem przede wszystkim wielkiej przygody Waszego życia, wielkiej pasji Waszego życia. No i na końcu efektem wielkiego poświęcenia, no bo przecież sport to pot, ale sport to też odwaga, a tych trudności pewnie w swoim życiu przełamywać musieliście wiele. Dzisiaj dochodzą nam nowe, bo dochodzą nam właściwie chyba można powiedzieć cyberzagrożenia związane ze sportem. Dzisiaj sport to jest telefon komórkowy i szybkie palce. Dzisiaj sport to nie zawsze bezpieczne zabawy. Dzisiaj sport to puste podwórka, kiedyś kawałek piłki, szmaciane buty i ochota, chęć, przyjaciele, zabawa. Dzisiaj inaczej troszeczkę świat wygląda. Szanowni Państwo, Wasz dorobek rzutuje tym, jak wygląda dzisiaj wałbrzyska, może już nie młodzież, może ludzie w moim wieku, może troszkę starsi, no bo ludzie z odznaczeniami złotymi po tylu latach uprawiania sportu, propagowania sportu i nauczania sportu dzisiaj są tak naprawdę naszymi ojcami, naszymi dziadkami. Jeszcze raz podkreślam, wielki zaszczyt i honor tu dzisiaj z Państwem być. Pięknie dziękuję też za to, że z poziomu Wałbrzycha, z poziomu Pana Prezydenta taki wniosek do ministra sportu wpłynął, a Pan minister przychylnie się do tego wniosku odniósł, czego wynikiem są dzisiejsze odznaczenia i to dzisiejsze święto wałbrzyskiego sportu. Jeszcze raz jest mi bardzo miło tutaj dzisiaj z Państwem być. Dziękuję. Brązowymi odznakami za zasługi dla sportu nagrodzonych zostało 11 działaczy. Wśród nich był prezes Centrum Aktywnego Wypoczynku AquaZdrój Mariusz Gawlik. Od początku sport to była moja pasja i cieszę się, że mogę pracować właśnie, zajmować się sportem. Na pewno pracuje się nie dla odznaczeń, ale miłe jest na pewno wyróżnienie. Szczególnie miłe, że w tak zacnym gronie tak wybitnych postaci wałbrzyskiego sportu dzisiaj wręczone. Na pewno miłe, tak już człowiek z perspektywą trochę patrzy, 15 lat pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji AquaZdroju, wcześniej jako zawodnik piłkarz Zagłębia Wałbrzych. Trochę tych lat spędzonych właśnie tutaj przy wałbrzyskim sporcie. Mam nadzieję, że to nie ostatnie właśnie takie wyróżnienia czy wydarzenia, których uczestniczyłem i myślę, że jeszcze sporo ciekawych właśnie wydarzeń sportowych związanych z wałbrzyskimi sportowcami, z wałbrzyskimi zawodnikami, z wałbrzyskimi klubami będzie jeszcze towarzyszyło właśnie mi podczas różnych wydarzeń i sukcesów. Myślę, że bardzo bym chciał, aby właśnie wałbrzyski sport wracał do tych wybitnych czasów, kiedy mecenatem głównym były wałbrzyskie kopalnie i wtedy
no, sport wałbrzyski był na najwyższym poziomie. Chciałbym, żebyśmy wrócili do tych tradycji, aby właśnie sport na najwyższym poziomie gościł tutaj. Pewnie do takich i w tak wielu dyscyplinach sukcesów się nie uda osiągnąć, ale myślę, że jeszcze wiele, wiele właśnie wydarzeń sportowych i sukcesów sportowych z wałbrzyskim sportem będzie związanych i cieszyłbym się, gdybym im właśnie towarzyszył. Srebrnymi odznakami nagrodzonych zostało 5 osób. Złotymi odznakami uhonorowani zostali Eugeniusz Stanisławek, Janusz Marciniak, Jarosław Nowicki, Zbigniew Dąbrowski oraz Marek Chęczka. No niezwykle przyjemnie, to wielki zaszczyt dla mnie oczywiście za wiele lat pracy. Wielu przyjaciół naszych tutaj również, nie tylko jeżeli chodzi o profesję kolarstwa, czy ewentualnie takich zajęć, tak jak w TKKF-ie robimy rekreacyjnych, ale tutaj wszystkie dyscypliny sportu przewinęły się. Wałbrzych jest naprawdę taką, można powiedzieć, potęgą, jeżeli chodzi nie tylko o szkolenie dzieci, młodzieży i jeżeli chodzi o gry zespołowe, ale także w sportach indywidualnych, także w imprezach sportowych, w organizacji. Jesteśmy bardzo widoczni na mapie sportowej nie tylko Dolnego Śląska, ale Polski również. No i cieszę się z tego, że to jest taka praca z tą młodzieżą przy organizacji wielu imprez. Nie zawsze jest łatwo, ale taka dzisiejsza nagroda, którą otrzymałem, bo wcześniej była brązowa odznaka, srebrna, dzisiaj jest złota, ta największa, najmocniejsza. No na pewno nominuje mnie tutaj jeszcze do dalszej pracy i uważam, że ten rok 2018 również będzie należał do bogatych, jeżeli chodzi o ilość imprez, a sam również startuję i zachęcam wszystkich do udziału w naszych imprezach. Grand Prix Idol już rozpoczął swoją pracę w tym roku. Mamy 20 imprez w roku. Każdy coś dla siebie znajdzie i myślę, że nie tylko Wałbrzych, ale cały powiat, region będzie ogarnięty naszymi imprezami. No a ja jeszcze ze swojej strony chciałem też pogratulować wszystkim nominowanym i oznaczonym osobom, które dzisiaj otrzymały brązowe, srebrne i złote odznaki za zasługi z rąk ministra sportu. Na ten dzień czekało wielu kierowców. Mniej więcej za pół roku ma rozpocząć się gruntowna modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku od ronda przy ulicy Uczniowskiej do ronda przy ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy. Gospodarzem specjalnej konferencji prasowej była wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, bowiem większość drogi wojewódzkiej nr 379, która będzie modernizowana, przebiega właśnie przez gminę Świdnica. W konferencji udział wzięli oprócz pani wójt poseł Wojciech Murzek, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch, wójt gminy Wali Madam Hausman, nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica Roman Bereźnicki. Według założeń prace modernizacyjne ponad 11-kilometrowego odcinka drogi od ronda przy ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy do ronda przy ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu mają ruszyć latem tego roku. Przebudowa zakłada poszerzenie drogi do 8 metrów, wyprofilowanie zakrętów, budowę dwóch rond w Witoszowie i Modliszowie. Dodatkowo powstaną nowe zatoki przystankowe i ścieżki pieszo-rowerowe. To jeszcze jest jedno potwierdzenie, że warto marzyć, bo marzenia się spełniają. Faktycznie dzisiaj to jest zwieńczenie długoletnich naszych starań o remont tej drogi, właśnie 379. Cieszę się bardzo, bo ona powstanie naprawdę z taką już odpowiednią klasą, będzie ścieżka rowerowa, więc my będziemy, myślę, że tutaj wszyscy skorzystają, i mieszkańcy miasta, i naszej gminy, i gminy Dzierżoniów, bo przecież to jest droga skrótna, strefę wielu pracowników z Dzierżoniowa dojeżdża przez nasz Burkatów, drogę transportu rolnego, skraca sobie drogę do pracy przez właśnie Modliszów. Ta droga jest bardzo potrzebna i to jest to, co powiedziałam, to jest alternatywa dla drogi powiatowej przez Witoszów, Dolny Górny i Pogorzałe, a również odciążenie też drogi krajowej, więc tutaj same plusy, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Tą drogą już strach było jeździć, pani wójt. Prawda, no tą drogą uciekli nam wszyscy przewoźnicy i mieliśmy problem ostatnio z zorganizowaniem komunikacji, żeby dowieźć mieszkańców Modliszowa do pracy i do szkół. Więc jeździmy teraz przez Pogorzałe, przez Julianów do Modliszowa, zjeżdżamy w dół i to
MPK nasz wykonuje, ale to jest naprawdę, naprawdę droga bardzo potrzebna. Myślę, że jak ona będzie wyremontowana, to na pewno i znajdą się przewoźnicy po to, żeby skomunikować Wałbrzych ze Świdnicą po naprawdę dobrej drodze. Prace rozpoczynają się latem tego roku. Kiedy zostaną ukończone? No, patrząc na termin realizacji do 2020 roku, to myślę, że w 2019, jeżeli on się zacznie w tym roku, to w 2019 będzie końcówka. Tam na pewno dużą taką inwestycją będą dwa ronda, które są przewidziane właśnie w realizacji i one zabiorą trochę czasu wykonawcy, ale patrząc po wykonawcy i po podwykonawcy, to my się tutaj spodziewamy naprawdę szybkiej realizacji, bo tak jak powiedział wykonawca, im dłużej siedzą na budowie, tym ta budowa jest droższa i oni nie zamierzają tutaj długo być. Także liczymy na to, że ona się skończy w 2019 roku. Pani wójt, pani ma bardzo dobre doświadczenia z wykonawcą tej drogi, więc mamy nadzieję, że wszystko tak pójdzie zgodnie z planem. Tak, tak na pewno to dobrze rokuje, a to ostatnio z wykonawcami tymi drogowymi jest kłopot, więc tutaj bardzo się cieszę, że właśnie rodzima firma, którą znamy, będzie podwykonawcą firmy właśnie z Pomorza. Tak, to jest bardzo ważna droga z punktu widzenia Wałbrzycha, mieszkańców Wałbrzycha, ale też i Starego Julianowa. Mamy tam duże problemy komunikacyjne w chwili obecnej, bo dopóki nie będzie wyremontowana ta droga, tak naprawdę to mamy problem z komunikowania Starego Julianowa z Wałbrzychem i dla nas to jest bardzo ważne. W ciągu remontu tej drogi na terenie gminy Walin powstaną też i chodniki, i ścieżka rowerowa, także to dla nas to jest mega ważne. Dwie drogi 379 i 383 to są dwie drogi wojewódzkie, które mają przebieg na terenie gminy Walin. Ja wiem, że jeszcze 379, czyli ta, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, nie rozpoczął się remont, przebudowa tej drogi właściwie, a ja już mówię o następnej, ale no marzy mi się remont drogi też 383, która jest z punktu widzenia Walina bardzo ważna. Panie wójcie, marzenia się spełniają. Tak, marzenia się spełniają. To tylko kwestia postawienia sobie celów i osiągnięcia. Ta droga jest także świetna w kontekście przewidywanego boomu turystycznego w Walinie. Boom turystyczny to myślę, że już jest. Tak? Ja to wspominam, 10 lat temu Zamek Grodno 30 tysięcy sprzedanych biletów, teraz 117. To pokazuje o wielkości wzrostu w ruchu turystycznym. Tak, ona jest bardzo ważna ze względu na ruch turystyczny, który mam nadzieję będzie z roku na roku coraz większy. Bardzo ważna droga. Oczywiście jest stan techniczny zły i bardzo dobrze, że będzie remontowana. A powiem tak, sam korzystam z tego co najmniej dwa razy w tygodniu, więc znam jej stan. Ten stan będzie no absolutnie różnił się, ten nowy stan absolutnie będzie się różnił od tego, co mamy dzisiaj. Proszę powiedzieć, jak ta droga będzie wyglądała już za chwilę? Znaczy będzie przede wszystkim równa i to będzie główna różnica. Znaczy tak, nie będzie tutaj różnic dużych w zakresie geometrii, czyli nie robimy jakiegoś drastycznego prostowania tych łuków, które są zwłaszcza na terenie leśnym. Poza leśnym tam będzie trochę korekt łuków. Natomiast na terenie leśnym generalnie idziemy trasą istniejącą, ponieważ to wynika z warunków środowiskowych. W związku z tym tutaj przebieg jak gdyby pod względem spadków, pod względem geometrii zostanie na tym odcinku z grubsza taki sam. Co istotne jest, to jest tak. Po pierwsze zmieni się radykalnie nawierzchnia, ona będzie szersza, będzie równa, będzie dostosowana do obciążeń ruchowych wynikających z obecnego ruchu. Także każdy samochód będzie mógł przed tym przejechać, przy każdym obciążeniu dopuszczalnym prawem. Czyli na dzień dzisiejszy tutaj jest 10 ton, my projektujemy to tak naprawdę na 11,5 tony na oś obciążenia. To, co jest istotne, to powstaną dwa ronda na dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach w Witoszowie i w Modliszowie. One powinny znacząco poprawić bezpieczeństwo ruchu. Powstaną ścieżki rowerowe, które pozwolą separować ruch słabszy, czyli ruch rowerowy, poza jezdnię. Powstaną chodniki na terenach zabudowanym, czyli na terenie Starego Julianowa i Modliszowa.
I to pozwoli po pierwsze na zwiększenie bezpieczeństwa, na zwiększenie komfortu, no i przy tym równocześnie trochę skrócenie czasu podróży, chociaż powiedzmy to nie jest takie już bardzo duże skrócenie. Prace zaczynają się latem tego roku i kończą? Tutaj wykonawcę trzeba spytać. Myślę, że realny termin to jest koniec 2019. Ta droga, która już istnieje, ona przebiega na terenach leśnych. Nie zmienia ona niemal przebiegu. Tam jedynie są prostowane łuki, które umożliwią dostosowanie tej remodernizowanej drogi do pewnych parametrów, które są wymagane. Ja się bardzo cieszę, że ta droga będzie modernizowana, jest naprawiana z tego powodu, że jako użytkownik, bo często przychodzi mi tą drogą przejeżdżać, również z tego powodu, że zostaną zniesione po modernizacji ograniczenia i umożliwi nam to prowadzenie w tym terenie normalnej gospodarki leśnej, która łączy się z wywozem drewna. W tej chwili ograniczenie 15 ton uniemożliwia nam wyjeżdżanie z ładunkami drewna, więc jestem bardzo zadowolony. No i rzecz jasna, nie mogę. Działamy wszyscy tutaj do jednej bramki i zależy mi na tym, żeby jak najszybciej ta modernizacja się zakończyła. Inwestycja będzie kosztowała 31 milionów złotych. 28,5 miliona to dotacja unijna. A teraz o nowych planach na nowy rok z nową prezes zarządu spółki Zamek Książ Anną Żabską rozmawia Wioletta Rybczyńska. Pani prezes, nowy rok, nowy prezes Książa. Nowe plany, nowe zamierzenia. Przede wszystkim Zamek czeka duża inwestycja, bo priorytetem dla zarządu jest otwarcie podziemi, na które też wielu milionów turystów czeka tylko na to, żeby zamek odkrył podziemia i tajemnice tam skrywane. Jesteśmy po otwarciu kolejnego przetargu. Teraz komisja przetargowa ocenia i bada oferty złożone. Na dniach mam dostać opinię i będziemy podejmować decyzję oczywiście wspólnie z Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem, czy wybierzemy ofertę najkorzystniejszą, czy też będziemy podejmować próbę ogłoszenia kolejnego przetargu. Podejrzewam, w przyszłym tygodniu będzie już informacja podana. Jeśli się uda, to jeszcze w tym roku chcemy zaprosić turystów i oczywiście w Obrzeszan do podziemi w Zamku Książ. To z takich działań inwestycyjnych. Oprócz tego oczywiście zamek będzie kontynuował te wszystkie dobre projekty, które były realizowane na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w zamku. Mówimy tutaj o dużych imprezach takich jak Festiwal Kwiatów czy Festiwal Tajemnic, czy chociażby Festiwal Ensemble, który nieodzownie w zamku gości co roku. Te festiwale będą kontynuowane, zresztą już zapraszam na festiwal Kwiatów, który w tym roku jest wyjątkowy, bo jubileuszowy. 30. Festiwal Kwiatów w zamku. Na pewno te atrakcje, które już planujemy dla Państwa, będą szalenie ciekawe. Oczywiście będę z wszystkich zachęcać do tego, żeby korzystali z transportu publicznego, bo jak pamiętamy, jak próbujemy dostać się do zamku autem. Z tym jest największy problem, ale też pracujemy ze służbami, rozmawiamy, jak ułatwić każdemu, kto będzie korzystał z tej oferty i przyjedzie do zamku w tym czasie, żeby jak najmniejszym kosztem czasowym się to odbijało. Oprócz tego oczywiście chcę, żeby w zamku więcej kultury, spotkań z historią się odbywało. Już są kontynuowane koncerty Książeńskiej Orkiestry Salonowej. Wczoraj zainaugurowaliśmy pierwsze historyczne spotkania, czyli na żywo z historią. Gościliśmy grupę archeologów, którzy niedawno badali krypty w Świebodzicach, tutaj w kościele, otwierali krypty rodziny Hochbergów. Opowiadali o tych badaniach i o swoich odkryciach. Wkrótce następne spotkanie historyczne, tym razem z panią Doris Stępowską, czyli ostatnią osobą żyjącą tutaj na zamku, która pamięta rodzinę Daisy, będzie opowiadać i pokazywać fotografie związane z tą historią. Już szczęśliwie mogę powiedzieć, zakończyły się również pisanie wniosku o pomnik historii. To element, który w końcu został dokończony tutaj w zamku i dzisiaj już pojawił się na biurku pani konserwator, bo procedura jest dosyć skomplikowana. Oczywiście na końcu podejmuje decyzję pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że również te starania o przyznanie, wpisanie Zamku Książ na listę pomników historii zakończą się sukcesem.
Z czym wiąże się wpisanie książa na listę pomników historii? Przede wszystkim jest to bardzo prestiżowa lista, tak naprawdę otwierająca również drogę do dziedzictwa światowego, czyli do dziedzictwa UNESCO. Ta lista oprócz tego prestiżu, który daje, bo na ten moment jest około 81 obiektów i na stulecie, zresztą pan prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że na stulecie niepodległości 100 pomników historii znajdzie się na tej liście. Mam nadzieję, że właśnie zamek do tej listy dołączy. Na pewno prestiż, ale też również bardziej preferencyjne traktowanie przy rozdawaniu pieniędzy na ochronę zabytków, bo nie zapominajmy, że Zamek Książ to przede wszystkim zabytek potężny, który wymaga nakładów ciągłych na to, żeby tą infrastrukturę zabytkową utrzymywać i podnosić jej walory. Dlatego też to też będzie dla nas wielka szansa i okazja do tego, żeby sięgać po środki krajowe, ale też i międzynarodowe. I tak jak mówię, otworzy nam to drogę też do wpisu, czy do starań się o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pani prezes, czy chodzi pani po głowie coś nowego, zupełnie niebywałego dla książa? Jeśli chodzi o takie działania zupełnie nowe w zamku, to tutaj prowadzimy rozmowy również z Muzeum Narodowym, które we Wrocławiu, które po pierwsze stworzyło we współpracy z Zamkiem Książ nowe wystawy i takie nowe, kolejne odsłony planujemy, już jesteśmy po rozmowach i staramy się także, żeby utworzyć oddział muzeum w Zamku Książ. Te starania i ta droga jest dosyć wyboista, bo wymagane jest spełnienie wielu procedur. Przede wszystkim w kontekście zabezpieczenia i tutaj utrzymania sal zamkowych jako sal muzealnych, więc to też jest dosyć skomplikowana procedura, ale też trwają prace nad tym. Myślimy również o stworzeniu nowej oferty. To jest to, co jest nowego, czyli łączenie Zamku Książ w całości pakietu wałbrzyskiego tak zwanego, czyli ścisłe połączenie z tymi atrakcjami, które mamy w centrum miasta, czyli ze Starą Kopalnią, z Muzeum Porcelany, oczywiście z innymi instytucjami. Już mogę się pochwalić, że te pierwsze miesiące pokazały, że ta współpraca układa nam się bardzo dobrze, bo zaproponowaliśmy wspólną ofertę na ferię zimową. Już mamy, tu po rozmowach złożyliśmy wiele projektów wspólnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projektów kulturalnych, które łączą te instytucje i to też uważam jako świetny przejaw tej naszej dobrej współpracy i tego sieciowania. Tak, żeby nie tylko turyści mogli korzystać z całej tej oferty tutaj wałbrzyskiej, ale również kulturalnie łączymy to, co mamy najlepsze w naszym mieście. W związku ze zbliżającymi się walentynkami Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni przygotowało niecodzienne warsztaty. Uczestnicy będą mieli okazję poczuć się jak Demi Moore i Patrick Swayze w jednej z piękniejszych scen miłosnych z filmu Uwierz w ducha. Już kilka dni dzieli nas od walentynek. Święto zakochanych standardowo w Starej Kopalni spędzamy w Centrum Ceramiki Unikatowej, gdzie dajemy Państwu możliwość uczestniczenia w warsztatach toczenia na kole garncarskim. Są to warsztaty w kameralnym gronie. Jedynie 5 par może wziąć udział w takim spotkaniu przy lampce wina i w miłym towarzystwie naszych prowadzących oraz pozostałych uczestników. Z racji tego, że pierwsza grupa jest już zapewniona, pierwszy termin i Państwo dalej wysyłacie zgłoszenia, informujemy, że jest możliwość wzięcia udziału w takim walentynkowym spotkaniu. Powstała nowa grupa, wszystkie szczegóły jak zawsze na naszej stronie starakopalnia.pl. Jeśli ktoś już był w zeszłym roku bądź 2 lata temu na takich warsztatach, w tym roku może skorzystać z innej opcji. Poza toczeniem na kole garncarskim i odtwarzaniem pamiętnej sceny z filmu Uwierz w ducha, w tym roku również rozpoczynamy cykl z odlewem ceramicznym, odlew 3D. I pary młode, również pary zakochane, również mogą wziąć udział w takich warsztatach walentynkowych. To jest propozycja, która tak naprawdę wzięła się od naszych gości, którzy chcieli wziąć udział w takich warsztatach, więc przygotowaliśmy się. Będziemy robić odlewy 3D dłoni zakochanych par. Więc zapraszamy do Starej Kopalni 14 lutego. Bądź więc zdrowa, uśmiechnięta, tego życzą Ci wnuczęta. To fragment wierszyka, który wyrecytowały swoim babciom i dziadkom przedszkolaki z przedszkola samorządowego nr 14 z Wałbrzycha. W piątek 9 lutego maluchy zaprosiły seniorów do ośrodka społeczno-kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze, gdzie zaprezentowały specjalny program artystyczny. Dzień dobry, co?
Nie wystąpiły wszystkie grupy wiekowe. Widać, że dzieciaki włożyły wiele serca w przygotowanie piosenek, wierszyków i układów tanecznych. Muzyczny prezent wzruszył babcie i dziadków także. Młodzi artyści w dowód wdzięczności nagrodzeni zostali gromkimi bramami.
To wszystko w dzisiejszym wydaniu Teledziennika. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia jutro.